Poniedziałkowy poranek, będący jednocześnie początkiem ferii zimowych w Łódzkiem, był z pewnością niemałym zaskoczeniem dla wieluńskich kierowców śpieszących do pracy. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Wieluńskiej Komendy na głównym skrzyżowaniu w Wieluniu, gdzie ósemka krzyżuje się z drogą krajową nr 45, prowadzili działania represyjno-prewencyjne, a kontrolowali głównie stan trzeźwości kierujących oczekujących na zmianę świateł. Jeżeli chodzi o powiat wieluński, to tego rodzaju działania prowadzone są cyklicznie. Praktycznie nie ma tygodnia, żeby nie były prowadzone czynności związane z badaniem stanu trzeźwości kierowców. Przynosi to pożądany efekt, bo w ubiegłym roku takich badań przeprowadziliśmy blisko 4,5 tysiąca. Zatrzymaliśmy ponad 500 kierujących, którzy byli w stanie nietrzeźwości. Dziękuję. Wynik negatywny. Proszę do pana. Dziękuję. Wczoraj na wieczór piwko i wie pan, no. Aha. Takie małe obawy tylko. Ale nie prowadzimy po pijanemu, co? Nie, broń Boże. Dmuchamy mocno. Dziękuję. Czego do pana. No, dziękuję. Jakieś obawy były delikatne, proszę pana, że coś tam może wykazać? Żadnych, absolutnie, nie. Czy pan nigdy po nawet najmniejszym piwku nie jeździ? Nie, jestem kierowcą zawodowym i to nie dla mnie taki. Alkomat w każdym samochodzie to jest dobry pomysł, co pan o tym sądzi? No myślę, że nie do końca to jest dobre, ale jeżeli będzie, no to trzeba będzie wozić, prawda? Kierowcy są nastawieni pozytywnie i chcą takich działań, jak najwięcej. Jakie robicie procedury w momencie, kiedy ten alkomat wykaże no już alkohol? No jeśli nasze urządzenie, którym posługujemy się teraz, a jest to tester, wykaże, że jakiś jest część alkoholu w wydychanym powietrzu, wtedy jest koniec dalszej jazdy dla takiego kierowcy i wtedy podawane jest urządzenie, które już wykazuje dokładną ilość alkoholu w wydychanym powietrzu, tak zwany alkosensor. Kontrola trzeźwości kierowców była jednym z dwóch elementów poniedziałkowej akcji. Policjanci wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Sieradzu prowadzili również działania prewencyjne. Na terenie stacji paliw Statoil wyznaczono punkt, gdzie przedstawiciele WORD-u uzmysławiali biorącym udział w teście, jak wygląda reakcja organizmu po spożyciu alkoholu. Właśnie po to przywieźliśmy alkogogle, żeby sobie spróbowali, jak organizm zachowuje się po wypiciu, kiedy jest 1,8 promila we krwi, czyli dość duża już dawka. No nie spotkaliśmy jeszcze takiej osoby, która by bezbłędnie pokonała nasz tor przeszkód. Do góry i jedziemy. Wszyscy jednogłośnie wyrażali opinię, że ktoś, kto wsiada za kółko na tak zwanym podwójnym gazie, stanowi olbrzymie zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Nie idzie przecież, po prostu rozmazuje się tak, że nie wiem, czy po alkoholu by się nawet tak rozmazywało. Ja powiem panu, że pan był trochę lepszy niż pani poprzednia, bo wywalała praktycznie wszystkie po kolei. Rzeczywiście wrażenie jest dosyć szokujące. Dokładnie. Szok. Czyli nie pijemy za kółkiem, od kiedy pan jako kierowca funkcjonuje w ruchu drogowym? No prawie 2 lata będzie. Czyli 2 lata, czyli właściwie świeży kierowca, tak? No świeży. Miał pan jakąś styczność z osobami kierującymi pod wpływem alkoholu? Nie, raczej nie. Robimy to nie tylko w akcjach z policją, robimy to na różnego rodzaju festynach, piknikach. Pokazujemy właśnie, jak się organizm zachowuje, a także robimy sprawdziany wiedzy z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kierowcy mogą się wykazać, czy ich wiedza jest aktualna, czy nieaktualna. Na poziomie karty rowerowej, proszę uwierzyć, i też są często problemy. Do akcji włączyła się również Fundacja Bezpieczna Droga. Zakupiliśmy gadżety, które będą rozdawane kierowcom, którzy zostają zatrzymani tutaj w trakcie kontroli policyjnej. Na tych gadżetach jest napisane: piłeś, nie jedź. Policjanci skontrolowali w sumie trzeźwość 150 kierujących. Na szczęście tylko jedna osoba prowadząca auto znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu. U kierowcy w wydychanym powietrzu policjanci zanotowali 0,5 promila. Tego rodzaju działania są prowadzone przez wieluńską drogówkę cyklicznie. Efekty są takie, że w 2013 roku przeprowadzono blisko 14,5 tysiąca kontroli trzeźwości. Zatrzymano ponad 500 kierowców po użyciu alkoholu. Wieluńscy policjanci odnotowali tylko jeden wypadek drogowy z udziałem nietrzeźwego kierowcy. Przypominamy, że każdy z kierowców, chcąc sprawdzić swój stan trzeźwości, może to zrobić w Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu, w komisariatach w Białej i Osjakowie, a także bezpośrednio u policjantów w radiowozie. Więcej o tej ważnej akcji już w temacie tygodnia. Zapraszamy.